Poranny dzień dobry, Rzeszucewa. Tak jak wczoraj Wam mówiłem, że prawdopodobnie w nocy pojedziemy do odległego 15 km noclegowni. Tak się wydarzyło, bo w nocy temperatura spadła poniżej zera, było cieplutko, było fajnie, nagle jeps. I tak jak powiedziałem, właśnie takie survivale, właśnie leśne, są aczkolwiek fajne, przyjemne, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczne, można. No właśnie, wszystko można. W każdym bądź razie, dlaczego tak sobie upodobałem właśnie Rzucewo, dlaczego bardzo często tu przyjeżdżam. Pierwszy film, jaki tu nakręciłem właśnie u znajomych, było 4 lata temu. Okazuje się, że jedno z tych miejsc należało do grafa niemieckiego, który udostępniał swoje ośrodki miejscowości organizacji Lebensborn. Jeżdżąc właśnie po wybrzeżu, bardzo często, no nie wierzę, pokaż. Słuchajcie, pierwsze oznaki wiosny. No po prostu, czy to jest sasanka, zawilec czy krokus? Nie wiem. Przebiśmy. W każdym razie udostępniał swoje włości Niemcom dla różnego rodzaju tajnych przedsięwzięć. Po II wojnie światowej te ośrodki przeszły w ręce komunistów. Jednak właściciele tych ośrodków, słuchajcie, oni nie wyjechali na zachód, nie wyjechali do Niemiec, nie uciekli. Zostali na miejscu, przeważnie piastując stanowiska dyrektorów, zarządców, no nie wiem, w każdym bądź razie zostali na miejscu i okazuje się, że dzisiaj ich potomkowie dalej są właścicielami. Większość jednak takich ośrodków, jak Pałac w Rzucewie, zostały wystawione na sprzedaż. Dzisiaj już jest taka koniunktura, że właściciele pozbywają się takich ośrodków i tak się dzieje, słuchajcie, w całej Polsce. Gdzie nie pojadę, ja mam trochę znajomych, którzy właśnie są właścicielami takich ośrodków, którzy dzisiaj nie widzą już sensu dalszego prowadzenia takiego ośrodka. Byliśmy ostatnio w Świeradowie Zdroju, w Karpaczu i okazuje się, że w czyje ręce wracają te ośrodki. Ano, prawowitych właścicieli. I co się okazuje, że nie przyjeżdża wcale ten właściciel gdzieś tam z Niemiec, wnuczek, prawnuczek czy syn, tylko właściciel danego ośrodka okazuje się być krewnym danego właściciela. I teraz właśnie ten cudowny plan odbudowy naszego kraju. Czwarta Rzesza, ktoś powiedział, niemiecka, będzie właśnie teraz sobie tutaj rządziła i jak to będzie wyglądało za parę lat, trudno wyczuć. Słuchajcie, budzi się Dzionek, piękny wschód słońca i kolejny wspaniały dzień się budzi. Także to, co Wam często właśnie powtarzam, że życzę Wam czegoś takiego, żebyście mogli doznać. To właśnie, trzeba troszeczkę włożyć w to inwencji, trzeba rano wstać albo całej nocy nie przespać, żeby trafić na coś takiego. Historia II wojny światowej. Dzisiaj jest historią już praktycznie niechcianą. Wczoraj wieczorem przy ognisku, żeśmy siedzieli, rozmawialiśmy na ten temat i temat II wojny światowej, słuchajcie, schodzi na plan dalszy. Jest grupa fanatyków, jest grupa ludzi, pasjonatów, którzy chcą i nie negują w zasadzie tego, co się działo w czasie II wojny światowej. Dalej zagłębiają temat, jednak zdecydowana większość ludzi, których ja spotykam, bardziej są pochłonięci teraźniejszymi wydarzeniami. Aczkolwiek masa ludzi idzie jeszcze w jakieś tam kultury prasłowiańskie i nie wiem, taka moda po prostu teraz nastąpiła. Jednak II wojna światowa, cały czas będę to powtarzał, odegrała niesamowitą rolę w dzisiejszym naszym świecie. To, co teraz się dzieje, jeżeli chodzi o szczególnie Dolny Śląsk, Pomorze, pokazuje nam dobitnie, że nigdy na tym terenie właściciele niemieccy nie stracili kontroli i wpływu nad tymi ośrodkami. W Krokowej ostatnio, jak żeśmy byli, no głupia sytuacja też znowuż była, bo pan graf, hrabia, postanowił sobie wrócić i zaadoptować swoje tereny tylko i wyłącznie dla siebie. I niedługo się pokażą może znowu napisy tylko dla Niemców. Może tak być. Jednak, bo mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jednak to, co teraz się dzieje, maruchy, które teraz spływają, ojro, które teraz płynie nieprzerwanym strumieniem do Polski, są to pieniądze z Unii Europejskiej.
Większość mówi, że to są pieniądze niemieckie i gdzie będą czynione największe inwestycje. Wczoraj Jarecki był w Głuszycy. Przysłał mi zdjęcia, jak wygląda teren zakładu. Powiem Wam, ja tego filmu na razie nie zamieszczę. Tego, co ostatnio żeśmy właśnie tam nagrali, specjalnie, z premedytacją czekam, aż jakiś giglus nagra filmik i pokaże to, co dzieje się właśnie przy pierwszym zakładzie. Od dziecka opowiadałem o podziemiach, które tam się znajdują. Od dziecka opowiadałem o różnego rodzaju sporach, które gdzieś tam, którymi byłem straszony. A dzisiaj taki wielki spór, no, na wielkiej podstawie już zaczyna mościć swoje gniazdo. Powstaje tam gigantyczna, słuchajcie, wiertnica. Teren zmienia się i ludzie są przerażeni. Ludzie są po prostu w szoku z tego powodu, co tam teraz się dzieje. Ci, którzy weszli w ten układ, są przerażeni, nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. I czekam, może ktoś po prostu weźmie kamerę, pójdzie, nagra tam film, przejdzie przez barierki, łańcuszki, gdzie jest odgrodzony teren i pokaże, zobaczcie, jak wyglądają podziemia Głuszycy. Teraz się okazuje, że Głuszyca posiada system chodników, korytarzy. Pamiętam jeszcze cztery, nie, więcej, Jezu, będzie z 10-12 lat temu, jak nagrałem pierwszy taki, można powiedzieć, profesjonalny film o Głuszycy, powiedziałem właśnie o tych podziemiach. Wełniane istoty, no to jest najciekawsze, że wełniane istoty, które są na usługach, nie będę tu wymieniał nazwisk kogo, zaatakowały mnie, że czegoś takiego nie ma, że coś takiego nie istnieje. Dzisiaj się okazuje, że to jest. No i teraz wełniane istoty, no inaczej, to są istoty bez czci, honoru i twarzy, bez nazwiska, nie wiedzą co robić. Dalej atakują innych, jednak fakt jest faktem, podziemia są. Istnieje system korytarzy, ciąg tuneli, kopalnie. Istnieje system, który niedługo odsłoni całą prawdę o tym terenie. Tylko najważniejsza właśnie taka sprawa. Nikogo to nie interesuje już. Z tych ludzi, którzy gdzieś tam piastują jakieś władze, jakieś coś, nie mają na to wpływu, nie mają na to ochoty. Przede wszystkim są na łańcuszku finansowym tych, którzy przyjechali tam sobie działać. Jedlina Zdrój. Ośrodek czasowy, który został kilka lat temu zamknięty, wyrzucono polski personel, wyrzucono stamtąd polskich kuracjuszy. Dzisiaj jest dom spokojnej starości dla Niemców. I takich ośrodków, słuchajcie, powstają dziesiątki. W całej Kotlinie Kłodzkiej, mniej przez Góry Tatarskie, Karkonosze, gdzie po prostu nie pojadę, tam trafiam coś takiego. Masa zamkniętych ośrodków, masa ośrodków, które wróciły właśnie w ręce poprzednich właścicieli. I teraz oni przyjeżdżają na te tereny i myślicie, że nie znają tajemnicy tych terenów? Znają. Mają doskonale na to wpływ, mają wgląd i doskonale wiedzą o tym, co tu się działo i co będzie się działo. Także ten piękny poranek, fajny. Pozdrawiam Was gorąco i serdecznie. Życzę Wam, bo to naprawdę, to są takie szczere i gorące życzenia, żebyście mogli rano wyjść z domu, oderwać się od tego smogu, od tego zgiełku, który Was otacza i przez chwilę poładować akumulatory. Ja nie mówię, że tu, no dojechać teraz do Rzucewa, no problem, ale macie swoje takie Rzucewa lokalne. Macie czy pod Warszawą, czy pod Poznaniem, czy pod Krakowem, gdziekolwiek, nawet pod Pcimiem znajdziecie sobie taki zakątek, gdzie możecie wyjść i poobserwować, słuchajcie, wschód słońca. Natura nam, no nie tyle, że zwariowała, my to tak nazywamy. Ciężko mi też jest zaadoptować taki stan, że w lutym jest teraz 10 stopni ciepła, staje słońce, słuchajcie, może pięknie szumi. Parę lat temu to był śnieg, to był mróz, tu był pak lodowy na zatoce. Dzisiaj mamy piękną wiosnę, proszę bardzo. I tego wszędzie, takie oznaki wiosny znajdziecie wszędzie. Przyspieszony okres wegetacji. Kiedyś było tak, że z przepowiedni pamiętam, że dwa razy do roku rolnik będzie zbierał plon. Może tak być, może będziemy żyli teraz w takiej krainie, gdzie dwa razy do roku będzie nam pszenica dawała owoce i to jest dla mnie właśnie szok, niszczenie pszenicy, niszczenie jedzenia, robienie biomasy. Słuchajcie, pamiętam od dziecka, jak jeszcze moja babcia żyła, jak nam dzieciom tłumaczyła, dlaczego na włączu pszenicy na źdźble jest tylko taki kawałek nasion, że tylko na dłoń, bo rolnik sprawdzał, jak zamykał dłoń i od góry do dołu były nasionka, to było wszystko w porządku. Babcia mi opowiadała taką historię,
że kiedyś pan Jezus bardzo się zdenerwował właśnie na ludzi i powiedział, że wrzuci na ludzi gigantyczny głód. I zboże wtedy, słuchajcie, nasionka miało od ziemi aż do końca kłącza. Złapał tak dłonią, zaczął te nasiona zrywać, żeby został tylko goły patyk. I Matka Boska złapała tak za końcówkę i powiedziała, zostaw tylko tyle dla psa i kota, żeby tylko pies i kot miał jedzenie. I została właśnie ta końcówka. Jest to opowieść, legenda mojej babci, ale słyszałem ją bardzo wiele razy. I zwróćcie uwagę, w jaki sposób ta końcówka dzisiaj jest traktowana. Matka Boska wywalczyła to dla psa i kota, a my tym palimy z pieca. I kiedyś musi naprawdę dojść do czegoś tragicznego, no skoro my dzisiaj coś, co jest dla nas najważniejsze, z czego robimy chleb powszedni, daj nam chleba powszedniego. A my co z tym chlebem robimy? Wysypujemy go na ulicę, ładujemy go do piecu? Jest to dla mnie, słuchajcie, w ogóle niezrozumiałe. Nie może być dobrze w momencie, kiedy nie szanujemy starszych ludzi, już nawet nie budujemy lazarety, tylko takie wysypiska dla oldboi, gdzie oni po prostu są pozostawieni sami sobie, gdzie przychodzi do nich doktor sen i jest dla nich jedyną taką opoką, jedynym takim wybawieniem. Właśnie, przeprowadza ich na drugą stronę. A jedzenie marnujemy tonami. Jedzenie jest marnowane tonami. Z drugiej strony jakość tego jedzenia, szczególnie marketowego, no zostawia wiele, wiele do życzenia, ale jest. Nie chodzimy głodni, nikt do nas nie strzela. Uszanujmy to właśnie, kiedy sobie tak staniemy rano, pomyślimy, co kurde robi, do jakiego marketu pójść, gdzie na jaką wyprzedać. A może właśnie taki schód słońca. Wyjść, troszeczkę sobie tak oderwać się od realnego świata, zatopić się trochę w takim swoim szalonym gdzieś tam świecie. Każdy ma taki swój świat. Każdy ma swój las, każdy ma swoją rzekę, każdy ma gdzieś swoje wymarzone coś tam i zatopić się w czymś takim. Tego bardzo gorąco Wam życzę i polecam.